każda podjęta decyzja ciągnie za sobą szereg konsekwencji. Z tymi właśnie konsekwencjami boryka się burmistrz Nowego Jorku, Mitchell Hundred. I można by pomyśleć, że jeżeli mowa o superbohaterze, to wszystko i tak, koniec końców, skończy się dobrze. Niestety w tym przypadku jest trochę inaczej. Podjęte dawno temu decyzje przynoszą bolesne konsekwencje, a żeby za nudno nie było, Nowy Jork łatwym do kierowania miastem nie jest. Pomijam już niespodziewaną awarię infrastruktury miejskiej i połączonych z nią odwiedzin dosyć osobliwego przybysza z innego wymiaru. Jak z tym wszystkim poradzi sobie Ex Machina? Zacznijmy od mięsistych aspektów. Fabuła, tak jak w poprzednich tomach, jest umiejętnym połączeniem wydarzeń bieżących z retrospekcją, cofającą nas do czasów intensywnej działalności Ex Machiny lub nawet lat dziecięcych Mitchella Hundreda. Tak jak w wypadku poprzednich woluminów, przeplatanki te nie mieszają, a wręcz pomagają zrozumieć nam obecne czasy politycznej działalności burmistrza Nowego Jorku. Autor nie zapomniał, że moce Ex Machiny pojawiły się w konsekwencji niewyjaśnionego tajemniczego wybuchu, dlatego też czytelnicy mogą spodziewać się czegoś, co może być sygnałem na to, że w końcu uzyskamy jakieś konkretniejsze odpowiedzi. Może jeszcze nie w tym tomie, ale już niebawem. Graficznie komiks jest kontynuacją wcześniejszych dwóch tomów. Widoczny jest progres artysty. Kreska jest jeszcze bardziej dopracowana, a kolory nakładane są w jeszcze lepszy, bardziej klimatyczny sposób, odpowiadający nastrojom kadrów. Ostatni zawarty w tomie zeszyt pod tytułem Maskarada został narysowany przez innego rysownika, Johna Paula Leona. Jego styl jest mniej realistyczny, nieco uproszczony i odrobinę kanciasty, jednak wciąż nawiązuje do oryginalnej oprawy graficznej opowieści. Wydanie komiksu to cud, miód i orzeszki. Poza samą opowieścią otrzymujemy sporą ilość materiałów ukazujących całe zaplecze pracy nad zeszytami. Wstęp autora, wyjaśnienie i przykłady procesu powstawania plansz od samego początku aż do wykonania rysunków, w którym przedstawione zostały konkretne kadry zawarte w tym tomie, powstanie poszczególnych okładek oraz ilustracji wraz z komentarzem. Poznamy osobę, która jest realną twarzą Ex Machiny oraz przyjrzymy się szczegółowo scenariuszowi do rozdziału Maskarada. Jako fan komiksu interesujący się, jak tworzone są te historie, nie mógłbym wymarzyć sobie lepiej dobranych materiałów dodatkowych. Trzeci tom Ex Machiny to zaskoczenie z rodzaju tych pozytywnych i napawających nadzieją. Miałem obawy, że będzie on monotonną kontynuacją poprzednich rozdziałów, jednak niespodziewanie zmienił trochę kierunek, pokazując, że wszelkie decyzje podejmowane w przeszłości, nawet te najmniejsze, mogą mieć swoje konsekwencje w przyszłości. To udowadnia tym samym, że jeśli nawet jest się na szczycie, niepozałatwiane sprawy mogą wrócić i trochę zagmatwać i tak już pogmatwane życie. Tom trzeci jest przez to bardziej prawdziwy i szczery, a superbohater całkowicie ludzki, zyskując tym samym moją jeszcze większą sympatię. Ciekawe, czym autor zaskoczy nas w kolejnych odsłonach opowieści o Ex Machinie i czego jeszcze dowiemy się o Mitchellu Hundredzie. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka. Excelsior!